Zapraszam wszystkie bliźnięte na horoskop na rok 2023, 12 kart, 12 miesięcy. Bliźnięta, jak ten rok będzie się dla Was układał? Co energię chcą Wam pokazać? Już patrzę. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec... Sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Drogi bliźnięta, w styczniu będziecie mieć kontakt z jakąś osobą, która uważana jest za specjalistę w swojej dziedzinie. To może być jakiś bardzo doby, dobry lekarz, czyli jeżeli ktoś z Was boryka się z jakimiś dolegliwościami. To wszystko wskazuje na to, że spotkacie, traficie wreszcie na swojej drodze na bardzo dobrego lekarza. Jeżeli macie jakieś problemy natury prawnej, to traficie na bardzo dobrego prawnika. Także ten miesiąc styczeń to będzie bardzo dobry miesiąc dla wszystkich osób, które szukają jakiegoś dobrego specjalisty. Otwórzcie się na to, poszukujcie z taką intencją, właśnie, że ta osoba, do której idziecie, jest najlepsza w swojej dziedzinie. Oczywiście wiąże się to z tym, że trzeba będzie też za tę usługę słono zapłacić. Dlatego w lutym pokazała mi się ta czwórka denarów czyli trzeba będzie troszeczkę zaoszczędzić albo być może odmówić sobie czegoś. I ja bym to wiązała właśnie z tym, co się wydarzyło w styczniu. Także, także tutaj mi się taka kwestia pokazała. Luty to też nie jest dobry miesiąc na jakieś inwestycje, bo wszystko wskazuje na to, że jakaś lepsza opcja pokaże się w późniejszym czasie. Także tutaj jest dla Was taka rada, żeby nie inwestować zbyt dużych kwot w lutym. W marcu pojawiła mi się jakaś wycieczka. Albo będziecie załatwiać jakieś sprawy związane z środkiem transportu dla osób, które są singlami, marzec może być miesiącem, w którym poznacie kogoś, kim się zauroczycie. Natomiast dla was informacja jest taka, że ta osoba raczej nie chce się wiązać na stałe, mimo że no, będzie miała w sobie to coś, tak? Tutaj mi się taka duża charyzma pokazała. Motylki w brzuchu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli osoba pokazuje się w rycerzu buław, no to niestety ona nie jest nastawiona raczej na stałą relację, ale tutaj nic nie jest straconego, dlatego że zaraz w kwietniu pokazuje mi się ktoś właściwy. I opcje są dwie. Może to być na przykład ta sama osoba, i ona zupełnie zmieni nastawienie, zmieni. Jakby swoje postrzeganie waszej osoby. Okaże się, że wkręciła się, mówiąc tak kolokwialnie, albo też po prostu ten rycerz buław, który pokazał się w marcu, był takim przedsmakiem i zapowiedzią kogoś, kto pojawi się. W kwietniu, tak? I tutaj mi się właśnie ta osoba pokazała w tej karcie Król Kielichów. Oprócz tego, jeżeli nie jesteście singlami, nie szukacie związku nowego, to może być taki miesiąc, w którym będziecie no, odczuwać taką dojrzałość emocjonalną, taki spokój, takie zadowolenie, tak? Tutaj taka pełnia emocjonalności mi się pokazała. Również w tym miesiącu możecie wibrować w, takich, w takiej energii mentora, ale mentora emocjonalności, czyli będziecie przyciągać osoby, które będą prosić Was o radę, będą zwierzać się Wam, także tutaj mi się coś takiego pokazało. I teraz uwaga. Dlatego, że kolejne dwa miesiące, no wydawałoby się, że rozpoczyna się lato, coś fantastycznego, coś wspaniałego, ale maj, czerwiec, to są miesiące prób. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mi się jakieś tąpnięcie pokazało, jakiś trudniejszy okres. Bardzo dużo będziecie rozmyślać na jakiś temat. Być może coś nie do końca pójdzie po waszej myśli. Być może ktoś nie zachowa się tak, jak tego byście sobie życzyli, tak, jak chcielibyście. I to sprawi, że no, w jakiś sposób ta wasza dojrzałość, spokój zostanie, zostaną naruszone. Dlatego tutaj zwracam Waszą uwagę na to, że to może być w szczególności ten maj, może być takim trudniejszym miesiącem. Zalecałabym tutaj większą uważność. I ostrożność też przede wszystkim, jeśli chodzi o zaufanie, jeśli chodzi o takie kwestie intelektualne, również, tak? Czyli jeżeli macie maj, czerwiec, macie do zdania jakieś takie ważne egzaminy, to ten tok, którym idziecie w tym momencie. Jest niewystarczający. Macie jeszcze bardzo dużo czasu, żeby zmienić to, co sobie tam zaplanowaliście. Może jeszcze jakieś korepetycje wziąć, może po, poprosić kogoś o pomoc. To się po to właśnie pokazuje, żeby, żeby nie doszło do, takiej, do tej eskalacji, do tych trudniejszych energii. Także na spokojnie. Nie ma się czego bać, po prostu wiecie, jak może być, i trzeba teraz. W jakiś sposób zadziałać. Tutaj zazwyczaj, jeżeli słuchacie moich horoskopów, to ja zawsze mówię, że karty to nie jest wyrocznia, one tylko pokazują to, ten scenariusz wydarzeń, który zdarzyłby się na ten moment. Ale jeszcze tutaj chwilę opowiem Wam o, tym, o tych trudniejszych dwóch miesiącach. Cokolwiek tam się wydarzy w maju. To was ubogaci, bo ja tutaj mam taką podróż wewnętrzną, pokazaną właśnie w tej szóstce mieczy. Także będziecie bogatsi o to doświadczenia, będziecie bardziej świadomi i takie trudniejsze doświadczenia no, nie pokazują się zbyt często, ale też. Mądry człowiek czerpie i z, i z dobrego, i z tego mniej dobrego, z tego złego doświadczenia, tak żeby lepiej mu się potem żyło. Także cokolwiek tam się wydarzy, to też w taki sposób do tego podejdźcie. Wchodzicie na wyższy poziom na pewno po tym doświadczeniu. Ja tutaj Wam o tym mówię też po to, żeby zminimalizować straty, a w, przede wszystkim nawet nie dopuścić do tego. Jeśli chodzi o kolejny miesiąc, to tutaj mi się w lipcu pokazało uspokojenie. Także dobrze, bo wszystko wskazuje na to, że to nie będzie jakaś taka długa historia, tylko po prostu umiarkowanie odpoczywacie sobie. Na spokojnie. Jeszcze w tym czerwcu możliwe, że będziecie podróżować, i to będzie jakiś kontakt z wodą, przez wodę. Niektórzy z Was mogą gdzieś dalej nawet wyjechać. Wracamy do tych miesięcy letnich. Jesteśmy w sierpniu, i tutaj mi się pokazała karta piątka buław. Piątka buław to jest takie poruszenie, walka. Tak jakbyście walczyli o swoje. Ale też y, walczyli sami z sobą. E, być może odczuwacie reperkusje tego, co się wydarzyło w maju, albo to już jest zupełnie inna sprawa. Informacja dla Was ważna, myślę, jest taka, że to nie będzie s, y, taka walka takiego bardzo mocnego kalibru. To będzie tylko takie, taki niepokój. Y, to będzie. Y, Taka sytuacja, w której będziecie musieli sami siebie dyscyplinować. Czasami mi się pokazuje, właśnie ta piątka była w momencie, kiedy ktoś niepotrzebnie wraca do przeszłości i musi właśnie dyscyplinować tę starą. Starego siebie, tak? I mówić, wracaj tutaj, już to jest dawno za nami, idziemy do przodu. Także tutaj może właśnie się coś takiego pokazać, jeśli chodzi o sierpień. Idziemy teraz do września. Tutaj już mam wielkie ów pokazane. Dla niektórych z Was to może być miesiąc, w którym będziecie świętować coś. Może dostaniecie zaproszenie na wesele jakieś albo jakąś taką większą uroczystość. Także wrzesień to jest czas szczęścia, zabawy, radowania się z danych egzaminów, dobrych wiadomości. Jak najbardziej dobry miesiąc, no, żeby sobie odpocząć po tych, po tych niepokojach, które pojawiły mi się właśnie w tym sierpniu. I teraz tak, końcówka tego roku 2023 nie będzie należeć do najłatwiejszych. Tutaj od razu Wam to mówię. Może to być związane z, z tymi historiami, które pokazały mi się w maju i w sierpniu ale to może być zupełnie coś innego. Kwestia dotyczy y, jakiejś słabości, być może to są Wasze słabości albo słabości kogoś y, Wam bliskiego. Kwestia rozczarowania tutaj mi się też pokazała, wręcz zdrady, ale nie mówię tutaj o takiej zdradzie w sensie romantycznym, chociaż to oczywiście też może tego dotyczyć. Natomiast mówię o mechanizmie, tak? że, że coś takiego możecie odczuwać. Ja mam wrażenie, że to wszystko będzie się działo w Waszej głowie, dlatego że w momencie, kiedy pojawia się energia diabeł, to to jest takie samo nakręcanie się, dlatego że ten głupiec, który jest w tej klatce, zawładniętej tą energią diabła, on może w każdej chwili z tego wyjść, ale jest tak skulony i tak opanowany właśnie przez to. Że nie widzi tego wyjścia, ale przez to, że wy właśnie słuchacie tego filmiku, na pewno będziecie w trakcie roku jeszcze do tego wracać, to wy możecie z tego wyjść. Tak? To jest kwestia taka, żeby znaleźć drogę do wyjścia. Ja, ja myślę, że ta sprawiedliwość, która pokazała się na, na końcu tego roku, w grudniu, ona Wam w jakiś sposób pokaże y, drogę do wyjścia, tak? Spojrzycie na, to, na tę sytuację w taki obiektywny sposób i to Wam pomoże, no ale tak jak mówię, te dwa miesiące, li, listopad, październik, listopad, no to one mi się w takich ciężkich energiach pokazały, ale wyjście zawsze jest. Jeśli chodzi o tył talii, to tutaj. Mi się pokazała szansa na przyspieszenie jakiejś historii miłosnej, dlatego że z tyłu mam rydwan przy kochankach, także tutaj można zadziałać, jeśli o to chodzi. A poza tym, dla osób, z którymi nie rezonuje kwestia romantyczna, to może być pojawienie się szansy na przeprowadzkę albo na jakiś taki dłuższy wyjazd. Także może ktoś wam coś zaproponować: wyjazd na przykład do pracy albo jakąś przeprowadzkę i staniecie przed wyborem, dlatego że karta kochankowie to jest również taki mechanizm podejmowania decyzji. Jedna z dwóch. Czy jechać, czy zostać? Także takie informacje, jeśli chodzi o horoskop na rok 2023 dla osób z podznaku bliźniąt. Ja Wam, kochani, życzę wszystkiego dobrego, udanego roku, takiego pełnego satysfakcji, zadowolenia. Pamiętajcie, że z tych trudniejszych momentów zawsze możecie wyjść. Spojrzeć na to z perspektywy albo znając mniej więcej scenariusz wydarzeń, możecie w ogóle do tego nie dopuścić. Jeżeli macie ochotę na taki prywatny horoskop, bardziej rozbudowany, dotyczący waszych spraw, takich osobistych, to napiszcie do mnie maila i będziemy działać. Tyle z mojej strony, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie.